Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku będziemy seksować pająki, czyli będziemy określać ich płeć. Czy to jest samica, czy samiec. Tu mam dwie wylinki, bo w ostatnim filmie zapowiadałem, że będą mi pająki linieć, więc dwa już wyliniały. Wyliniał nam Psalmopeus Cambridge, to ten większy, i Tliltrokat, czyli poprzednia brachypelma. A więc zacznijmy od większej wylinki. To na pewno jest samica, bo psalmopeusy bardzo różnią się kolorystycznie, jeśli chodzi o samica czy samce. No ale to jest jedyna wylinka, którą mam tak dużą. Ona już jest wyschnięta, ale jak widzimy na filmie, już to postaram się pokazać. Ciężko będzie. W tym miejscu znajduje się tak zwana płytka płciowa i jest ona nazywana spermoteką. Zrobimy zbliżenie, jeśli uda się wyostrzyć. O, w tym miejscu właśnie znajduje się to. I jak już widzimy, tutaj, w tym miejscu mamy tą spermotekę zakończono dwoma wypustkami. Ciężko to będzie zobaczyć na filmie, ale z drugiej strony, jak odwrócimy wylinkę, to zaraz będziemy. Postaram się nie rozerwać. W tym miejscu, jak widzimy, jest rzekoma szparka. Czyli to sugeruje nam o tym, że to właśnie jest samica. Odkładamy naszą panią Cambridge na bok i bierzemy drugą wylinkę. Również jest sucha, jest mniejsza, więc tym bardziej słabiej będzie widać wszystko, ale jak widzimy, w tym miejscu znajduje się takie zgrubienie, sfałdowanie. Jest to właśnie nasza rzekoma spermoteka. Odwrócimy ją na drugą stronę i widzimy tu już naszą szparkę. Bardzo wyraźnie wieńka wyschła, trochę się skurczyła. I to nam wystarczy, jeśli chodzi o seksowanie pająków z wylinki. Drugim sposobem seksowania, który teraz będziemy stosować, jest złapanie pająka i wyseksowanie go z podwozia. To jest nasz tiltokat. On jest po wylince, ale już ma tydzień, więc najprawdopodobniej on będzie już twardy, więc postaramy się go złapać, żeby nam wszedł na ściankę najlepiej. O, jest na ściance. Szybkim, sprawnym ruchem uciekł. Niestety nie udało się go złapać. Biega, więc widzimy, będzie go ciężko złapać, ale postaramy się go tu zaraz podejść od spodu. No, ciężko nam go złapać. Jest odbiórka, go będzie łatwiej złapać, bo jest duża, gładka powierzchnia. No ale już jest wystraszony, więc uciekł nam. Mogę tu złapać gdzieś na płaskiej powierzchni. Pajęczynę wlecze za sobą, bo się odbija. Wszystko nam oblepia dookoła. Będzie do czyszczenia. Zaraz biurka zejdzie. Udało się. Mamy naszego pająka w pensecie. Widzimy, helicerki już są czarne, więc będziemy go jeszcze karmić. O, cofniemy tutaj pudełko i łapiemy pająka w ten sposób za karapaks. Nie odwracamy. Przykładamy jego odwłok do
powierzchni pudełka i naciągamy, jak widzimy, zasłonił nam nogą. Jak widzimy, ukazuje nam się szparka, czyli to świadczy o tym, że jest to samica. Tego zamykamy, czyli jak już wiemy, mamy drugą samicę. To jest nasza mniejsza Lasiodora parahibana. Jej nie będziemy seksować, bo ona jest za mała. W ten sposób seksować można pająki. Jak podaje internet, od 3 dc. Tu jest nas Nandu chromatus. Z nim będzie ciężej, bo on się stawia. Mam nadzieję, że nie będzie chciał gryźć pensety. O, jak widzimy, odwłok się świeci, jest czarny. Też niedużo brakuje mu do wlinki. Nie wiem, czy powinniśmy go stresować. Wyczesuje się. O, w dobrej pozycji jest. Pod nóżem i podłożu. Jak widzimy, mamy naszego Nandu chromatusa. Jego przykładamy. I jak widzimy, również otwiera nam się szparka. Więc również jest to samica. Czyli trzecia, którą posiadam. Tej dużej pani seksować nie musimy, bo ona została wyseksowana z wylinki. Szczerze powiedziawszy, tego pająka też nie chciałbym, bo już urósł. Jak widzimy, jest dość spory. Jest głodny. Bo też po wilince jeszcze nie dostał i najprawdopodobniej mógłby zaatakować pensetę i nie tylko, pensetę również mnie, więc nie będę ryzykował pogryzieniem przez tego pająka. Tu jest nasa Brachyperma bemei. Bardzo spokojny pająk. Wystarczy podłożyć pensetę. Ścisnąć, zacisnąć i mamy kolejnego pająka do wyseksowania. Teraz my go tu sprawdzimy. O, jak widzimy. No i popuściłem trochę pensetę. Hop. Nie wiem, czy było widać, ale niestety szparka nam się nie ukazuje, więc nasza braszka nawet w powietrzu się wyczesała. Jest, jak widzimy, samcem. Czyli mamy samca Brachypelmy bemei. Zamykamy, odkładamy. Został nam jeden ostatni, największy pająk. Z tym pająkiem też będzie dość ciężko, bo on już jest dość spory. I on też się potrafi stawiać. O, jak widzimy, zwiał. Myślę, że nie będzie nam chciał atakować pensety. W biurku trochę łatwiej go złapać, bo większa powierzchnia, płaska. A więc byle nam nie zwiał zbyt daleko. O, wyczesuje się. Będę musiał umyć biurko po tym seksowaniu, bo o, jest w idealnej pozycji. Mamy go. Ten pająk już jest
No, duży pająk. Proszę zobaczyć. No, złapał się. Nie ciągniemy na hama, żeby go nie uszkodzić. Podrywamy mu nóżki. Ostrożnie. Wyczesał się kolejny raz. Jeszcze jedna. Jest. Udało się. Większy pająk. Większy problem. Bo jest silniejszy, znacznie większy i dużo ciężej nim operować. Pchniemy pudełko do góry. Mamy jego odwłok pod wozie. Jak widzimy, naciągamy. Nic się nie dzieje. Nie widać żadnej szparki. Więc najprawdopodobniej, no i najprawdopodobniej tylko na pewno jest to samiec. I ostatni pająk, którego posiadam, jest przełożony do nowej tuby. Jest to Psanopeus irminia, ale no, jak widać, jednej strony, z drugiej strony nowy pojemnik zabunkrowany. Ale co mogę tym pająku powiedzieć? Tyle, że na pewno jest to samica, bo tak mówiłem wcześniej, wśród psalmopeusów różnice są widoczne gołym okiem. No i złamałem akurat nogę w wylince. Są widoczne gołym okiem, gdyż mają duży dymorfizm płciowy, czyli ubarwienie. Różnią się znacznie ubarwieniem niż na przykład Brachypelma bemei, której samica i samiec wyglądają niemalże identycznie. Te pająki są znacznie inne. Psalmopeus irminia jest intensywnie czarny jak smoła. To widzieliśmy na ostatnim filmie, jak tworzyliśmy nowy pojemnik dla wyliniałej właśnie samicy Psalmopeus irminia. Była czarna, a samiec jest kolorem zwykłego szaraczka, czyli podobny do tego pająka. Więc tyle z seksowania na dzisiaj. Mamy cztery samice, dwa samce i jednego tak zwanego nieseksa, naszą Lasio Dore Parahibana, która jest tutaj, też będzie niedługo linieć. Możemy ją pokazać jeszcze. Tada, widzimy, odwłok się pięknie świeci na czarno. Więc do wylinki dużo jej nie zostało. To tyle, jeśli chodzi o pierwsze seksowanie naszych pająków. Mam 7 pająków, z czego 2 samce, 4 samice i jednego nie seksa. Oraz nie możemy zapomnieć o naszej damie. Tada, kątnika domowego. Dlaczego? Nie, jej nie seksujemy, bo właśnie w tym miejscu ma swój kokon. Czy jest to kokon pełny, czy jest to kokon próbny, nie wiem. Okaże się, bo samica była złapana w naturze. No, w sumie w zlewie, no. Ale z natury pochodzi. Dobra. Tyle w tym filmie. Nasze pająki są wyseksowane, więc można na pudełkach opisać je poszczególne płci. I można zachęcić Was do oczywiście klikania łapeczki w górę, subskrypcji. Tyle w tym filmie, więc do zobaczenia w następnym, który będzie najprawdopodobniej poświęcony już ulom. Bo ule zamówione przyszły, dotarły. Będziemy omawiać te poszczególne rodzaje ula i damy trochę informacji, ale to w następnym filmie. Więc do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym filmie. Witam w moim bonusie do filmu. Akurat wylinał
wyliniała nam właśnie samica Nandu chromatusa. Ona jest kilka godzin po wylince. Jest żelkiem. Odbierzemy od nią świeżą wylinkę, dzięki temu będziemy mogli ją łatwo wyseksować. Użyjemy do tego miękkiej pensety i bardzo delikatnie, no właśnie, starać się nie stresować pająka. Będziemy chcieli wyciągnąć wylinkę. Wylinka spadła. Widzimy, pająk się już wycofuje. Boi się. Dobra. Staramy się jak najmniej ingerować i dotykać pająka, ze względu na to, że no jest on żelkiem. Ale jak widzimy, przebiegło to bez większych problemów. Bardzo delikatnie. Odkładamy go na półkę, gdzie on tam będzie sobie wypoczywał. Jeśli odbieramy tak wcześnie wylinkę od pająka, po kilku godzinach, ona jest niewyschnięta, więc tak jak mówię, jak chcemy, możemy sobie ją modelować wedle naszego uznania. Do wyseksowania no, potrzebne nam jest rozłożenie skóry z odwłoka, która jest zlepiona. Nie mam drugiej małej pensety, więc posłużę się dużą. Delikatnie rozkładamy właśnie skórę. Żeby nie uszkodzić jej. I tak jak ostatnio sprawdzaliśmy, ma być to samica. Najłatwiej będzie nam odwrócić wylinkę do góry kołami. I już naszym oczom właśnie ukazuje się to, że w tym właśnie miejscu mamy, złapie nam ostrość. O, widzimy, bardzo dokładnie widzimy w tym właśnie miejscu tą naszą szparkę. Wylinka jest bardzo miękka, więc prawdopodobieństwo, że ją uszkodzimy, jest małe, bo ona pokryta cała jest jeszcze limfą. Skleja się. I taką wylinkę możemy łatwo nią modelować, jak chcemy, na różne sposoby. No, musimy pamiętać o tym, że jeśli odbieramy wylinkę od pająka, który jest żelkiem, musimy liczyć się z tym, że jeśli nie daj Bóg go dotkniemy, to najprawdopodobniej na 90% zostanie on uszkodzony. A tego byśmy na pewno w żadnym wypadku nie chcieli. Udało nam się rozłożyć w całości. Jeszcze pokażę to maksymalnie z bliska, jak wygląda właśnie ta wylinka od wewnętrznej strony. Widzimy tu w tym miejscu, słabo to będzie widać, bo to jest mała wylinka. W tym miejscu mamy taką małą płytkę, którą już uszkodziłem. W tym miejscu jest płytka płciowa, która właśnie odpowiada nam za to, że pająk jest samicą, a od dołu rozciągnięta właśnie nasza szparka. To tyle
z bonusowego filmu do seksowania, a więc również zachęcam do klikania łapeczki w górę oraz klikania subskrypcji i do usłyszenia w następnym filmie.